Hej, cześć manowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ghost of Tsushima. Powracamy i jesteśmy w tej chwili w miasteczku, ja sobie przyklękłem przy ognisku, żeby złapać takie fajne ujęcie do trybu fotograficznego. Naprawdę za każdym razem staram się znajdywać jakieś nowe okazje do tego, żeby ująć Gina w pięknym świetle i ładnych efektach. I za każdym razem mi to mniej więcej, mam wrażenie, fajnie wychodzi. Dlatego hej, kontynuujmy sobie. Ja odebrałem dar, w darze dostałem taką właśnie maskę na twarz, która zdecydowanie będzie teraz lepszym lookiem niż jakikolwiek kapelusz. No i co? No i zobaczymy, w czym się będziemy dzisiaj bawić. Ja zupgrade'owałem miecz, miałem akurat na tyle zasobów, żeby tego dokonać, chociaż teraz jestem totalnie biedny. Mam tylko 142 zapasów, nie mam żelaza, stali, złota, żeby zrobić kolejny upgrade miecza, ale spoko, nic się nie bójcie, złoto chociażby mam z tych dużych lokacji, tak więc jeżeli będę potrzebował upgrade'u miecza, mogę się udać właśnie tam. No i co? Jako, że mieliśmy ostatnio dość powalony odcinek i dużo rzeczy się tam działo, a mi nie szło tak dobrze, jakbym chciał, powiedzmy, a może nawet gorzej, to dzisiaj zajmiemy się czymś innym. Mamy tutaj oczywiście questy poboczne, takie bardzo standardowe, jako tutaj, nie wiem, atakują nam gorzelnie, wycinają nam lasy i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym się zająć czymś innym. Mamy takie dwie opowieści, które są bardziej wyjątkowe, ponieważ opowieści pani Masako oraz opowieści tego typa mają specjalny znaczek, niby biały, ale z ich twarzą, i sami mówiliście, że te opowieści są bardziej warte zrobienia niż pozostałe, dlatego chciałbym się tym zainteresować i zrobić coś z nich właśnie w dzisiejszym odcinku. Podobno fajne rzeczy za nie się dostaje, dlatego chodźmy do niej, pogadajmy, bo to w ogóle dobra kobieta jest, dlatego warto by było jej pomóc. Widziałem w komentarzach, wypowiadaliście się na temat tych napisów, wydaje mi się, że wyłączę tło, zostawię imiona i nie będę włączał dużego rozmiaru, bo jednak jest troszeczkę komicznie duży. Na komputerach jak się ogląda jest za duży, na telefonach podobno akurat nie ma niestety złotego środka, dlatego muszę jakąś opcję wybrać. Porozmawiajmy sobie z nią. Mnie może trochę bardziej ucinać, bo zgubiłem magnes do blue screena, już zamówiłem kolejne.恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村尾さんに選んでやったというのに、あろうことか恩をあだで返すとはな。あの忌まわしき夜、奴は来たから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞夫は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。 Zróbmy bombę! Podłóżmy mu bombę! Tylko żeby do uchodźców nie trafiła, tylko do tego całego gościa. Faktycznie, pamiętam, my znaleźliśmy listę osób odpowiedzialnych za to, że jej rodzina zginęła. Znaczy, właściwie to cały jej klan został wymordowany. Dlatego zemsta będzie słodka. Ruszajmy zatem, Masako, ja bardzo chętnie. サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。 Proszę bardzo, mamy takie fantastyczne teraz czasy, że dzielimy się sposobami na opłakiwanie zmarłych. O, to ja wypoczętej ręki nie mam. Dobra, dobra, Masako, spokojnie, to tylko żarty były. Just a prank, bro. O nie. Śledźmy się. No dobra, gdzie jest ten typiarz? Nie wiem czemu, ale trawa pampasowa sugeruje mi, że być może poszedł właśnie w jej stronę. Mam przeszukać cały obszar tutaj, jedna i druga ścieżka. Dobra, ta się wydaje być krótsza i prowadzi gdzieś do góry. Być może jakaś kapliczka? Nie jestem pewien, czy ją już odwiedzałem, czy nie. Zobaczmy, może gdzieś się tutaj ten cały hachi znajdzie. Chociaż też trudno powiedzieć. Wróć na miejsce poszukiwaj. No właśnie, ale żebym się dał zrobić, panie. No to uwaga, hop! I przewrót. Profesjonalny przewrót samuraja.
Tak, tak jak myślałem. Jednak trawa pampasowa wyznaczała ścieżkę. Czemu mnie podkusiło, żeby zrobić cokolwiek innego? Nie wiem, bez sensu to było, ale mogę takimi stylowymi przewrotami się teraz poruszać po całej Tsushimie. dobra, mamy braciszka. Podążaj tropem wozu Hachiego. Jezus Maria, czy wszystkie misje z nią będą się jakby obracały wokół, kurwa, śledzenia kogoś będąc w krzakach, naprawdę? Blisko, ale nie postrzeże je. No idealnie, tutaj pampasiki są po drodze poustawiane. Kurde, no jakby z jednej strony, no ja wiem, że jego brat przyczynił się do wymordowania jej klanu, ale patrzcie, jaki on jest sympatyczny wobec tego jego konia, no. Jak można nie lubić takiego człowieka, który lubi konie? Tracisz cel z oczu? Chuja, prawda, tracę cel z oczu. Wskakuję tutaj i jedziemy. Tam widzę jakiś komitet powitalny chyba się znajduje? Zaraz zobaczymy kto. No, Mongołowie, obstawiam. O ty frajerze jebany, ma sobie koń sam poradzić? Naprawdę? Taki jesteś miły dla zwierząt? Ununu, tak się nie robi, ziomeczku. Dobra, mamy tutaj kolejną trawę. Czy będę musiał tych Mongołów też omijać? Może będę mógł ich zabić? Nie jestem pewien, co się tutaj dzieje? No nie zobaczą, jesteśmy w trawie, no. Ona mi nawet tutaj pokazuje, jak musimy się poruszać. Bandyta. Przepraszam, to nie Mongołowie, to bandyci. Dla waszego gościa, powiadasz. Zapomnij o wozie, chodźmy za końmi. No dobra, bardzo chętnie. A czy oni będą sobie tak też dreptać powolutku? Ten niech przejdzie na prawo, tam widzę kolejną trawkę. Tutaj nie ma jakby super niesamowicie skomplikowanego tego stealtha. Raczej ścieżka, którą trzeba podążać, jest dość jasno wyznaczona. Właśnie na przykład tą trawą pampasową. Tylko nie jestem pewien, czy nie powinienem tutaj właśnie bardziej zasuwać. A może pójdziemy sobie teraz lewą stroną? Wątpię, żeby oni tutaj mieli jakiś sposób na usłyszenie mnie. Ale i tak wolę nie ryzykować. Brat przywódcy. Dobra, tak, no jakby nie dostarczycie listu, zabije was przywódca, dostarczycie list, zabije was ja. Dziwaczne jest tak troszeczkę wiedzieć, że ich los jest kurwa przypieczętowany i do widzenia. Czy ja dam radę tutaj zeskoczyć z przewrotem? Mam nadzieję. Ty, no i się udało. Dobra, wszystkiego się dowiadujemy w takim razie. Tutaj widzę jakieś domiszcze i też kwiatek u góry. Żal mi troszeczkę go przegapić, więc sobie chopnę i go zbiorę. Dobra, mamy waszą lokalizację, co? Zawsze te takie misje to jest też taki fajny, bardziej proaktywny sposób na zwiedzanie okolicy, takie mam wrażenie. Żeby znaleźć jakieś nowe miejsca, w które możemy się udać, odkryć sobie trochę mapy i tak dalej. Dobra, mamy was w takim razie, co? Tutaj się ustawiliście. Gnoje, chuje jedne. Porozmawiaj z Masako. Hikori no ie, zoku ga katamete oru. Sadao no shinzoku da. Honnin wa naka ni oro. Mada wakarimasenu. Nani, sugu ni wakaru sa. Aha, okej, okay. No dobra, to prowokacja, zaczynamy. Proszę, żeby mi to dzisiaj lepiej szło niż poprzednio. Proszę. Mam podobno nogi obserwować. Jak oderwię nogi, no i chuj, nie widać nóg. Cyk, okej, okay, dobrze. To jest dobry początek. Na szczęście zabijanie kolejnych nie jest takie trudne, bo oni i tak na nas biegną. Wystarczy poczekać, aż podniosą miecz i potem już jest takie w sumie bajlando. No dobra, okej, okay. To będzie interesująco w takim razie. Co my tutaj mamy? Dwóch frajerów, którzy zdecydowanie mają szansę szybko umrzeć. Szczególnie, że, jak już mówiłem, ulepszyłem sobie mieczyk. O, pan dzidownik. Witam i zapraszam, kurwa, łucznicy. Oczywiście, że łucznicy. Super kopniak, suko! I cięcie! Rozbijacz włóczni, to moje, kurwa, drugie imię. Ja widzę pana łucznikę, bym się bardzo chętnie nim zajął. Krzycz! Sero? Kurwa. O nie, to nie to. Chodziło mi o to. Broń miotana, kurwa, nie chcę broni miotanej. BUM! Okej, okay, ten załatwiony. Postawa do rozbijania tarcz w takim razie i chodź, koleżko. Zium, bum! Raz, dwa, trzy! I do widzenia. Okej, okay, ten załatwiony. Tutaj jeszcze mamy jakiegoś delikwenta. Unik i rozbijacz włóczni. Jezus Maria, są takie bardzo brutalne cięcia z góry prosto w głowę.
Dobra, ja wiem, że te ich ciała mogą zaraz tutaj poznikać, więc ja szczerze skrócę męki tego kolesia, zbiorę z niego zapasy i teraz mogę lecieć robić to, co mamy dalej robić. Ponieważ nie chcę, żeby gra mnie ograbiła z tych wszystkich ciał, które ewidentnie znikną, jak tylko coś zrobię. Nawet mamy typa u góry, ale już nie będę aż tam wskakiwał, bez przesady, zapasy są wszędzie. Dobra, panie przywódco. Tortury? Halo, halo, dzień dobry. Przyszedłem, kim jesteś? List od Sadao, Hachidougo strażnikom, tutaj jakiś patyk wisi. Hino, o czekajcie, to jest dobra okazja do tego? Hino, o nie, zły reverb. Dobra, nieważne, nie mam tego skonfigurowanego. A może mam? Czekajcie, cyk, cyk, cyk. Hino, wieści o moim udziale w masakrze Adachi się rozniosły. Wiem, że to nie twoja sprawka, zdajesz sobie przecież sprawę, czym mogłoby się to skończyć. Nie tylko dla mnie, ale także dla ciebie. Pozostań w ukryciu, aż do ciebie kogoś nie pośle. Zaufaj moim kuzynom, są lojalni, poza tym potrafią walczyć. Jeśli napotkasz kogoś noszącego ten mon, odbierz sobie życie. Na zawsze twój Sadao. List do ukochanej, co? No to chyba twój chłopak ma przejebane, typiaro. Widziałem, jak podpierdalał chrust na ogień. Dobra, trzeba jej coś wkręcić, nie? Chyba, że ona raczej wie. Żałujesz za grzechy? Pokutuj! Hina, Sadao no tsumada. Otto wa nuregino desu. Hannin wa mouko ni kimatte orimasu. Sadao wo? Wakarimasen. Uso o tsuku na! O hikae yo. Mazu koko o tataneba. No ma taką minę, jakby miała ją zabić. Dobra, Masako, musisz wstrzymać konie, powstrzymać libido i chęć mordu i wszystko będzie dobrze. No i okej, ta misja zrobiona, nie była zbyt skomplikowana, ale wiecie, jakby to jest 9 questów pod rząd, to był nie wiem który trzeci. I legenda rośnie, moi drodzy, legenda rośnie. Teraz na pasku będzie jeszcze więcej schowanych tych punktów umiejętności do zdobycia. Samuraj z cieni. Okej, nowa umiejętność. Obstawiam, że ten poziom legendy, który następny zdobędę, będzie ostatnim. Bomba dymna albo klejąca bomba. Jezus Maria, no. Może klejącą bombę sobie wezmę. Muszę się nauczyć jakoś skutecznie zmieniać te gadżety. To jest miotane. Kunaje tak po prostu. R2 i w lewo. Tutaj będę musiał wybierać L2 i kwadrat, no tak, bo to jest miotany, a to jest jakby gadżet do walki bezpośredniej. Czyli tutaj pod R2 i krzyżakiem będę musiał to zmieniać. Przejebane. R2 i te kółko kwadrat to są zmiany mieczy, a R2 i krzyżyki to są różne gadżety do walki. Znowuż L2 i krzyżyk to są miecze, a kurwa te geometryczne to są, znaczy nie miecze, tylko łuk i miotane, a normalnie geometryczne to są jeszcze ich amunicje. Dużo rzeczy do zmienienia tutaj jest, niewątpliwie, i ja przestaję to ogarniać. Talizman Hartu Ducha. A może go sobie podmienię, może nie, sam nie wiem. Tak, tak, zmiana broni podręcznej. Dwie sztuki jedwabiu, zawsze się przydadzą. Mąż, zaktualizowano dziennik, no i żem go sobie wyłączył, zajebiście. Przytrzymaj, aby zobaczyć, o to mi chodziło. Razem z panią Masako polujemy na przywódcy imieniem Sadao, jednego z konspiratorów odpowiedzialnych za wymordowanie jej rodziny. Masako złapała żonę Sadao z nadzieją, że ta ujawni położenie kryjówki zdrajcy. Mniejszy talizman walki w zwarciu. Zobaczmy ten talizman, który teraz zdobyłem. Który mnie tutaj nie interesuje. Przyrost hartu ducha, którego w ogóle nie zużywam. To może tutaj na przykład... czekajcie, to jest to? Nie, gdzie jest ten talizman, który ja zdobyłem? Czy ja, gdzie ja go mogę w ogóle wpakować? No to jest chyba jak ten. Taki sam zdobyłem, naprawdę? Mech. Dobra, to mnie nie interesuje w takim razie. Pokaż szczegóły. Mogę sobie to tak fajnie podejrzeć. Pewnie zrobiłem to wcześniej, tylko jakby wypadło mi to z głowy. Dobra, mieliście tutaj coś ciekawego do zebrania? Jakieś żelazo, jakiś len? Lenu, tak, śmialiście się, że tak mówiłem. Ja faktycznie, niestety, muszę się przyznać, mówiłem lenu w pełni świadomie. Aczkolwiek dlatego, że ktoś mnie poprawił w komentarzach, że mówi się lenu i ja ślepo uwierzyłem. Tak jak kurwa z tym modelem zniszczeń w GTA 5, naprawdę. Nienawidzę was czasem. Absolutnie czasem niektórych jednostek z was nienawidzę. Ogół kocham, jednostek nienawidzę. To jest odwrotność sytuacji takiej codziennej, kiedy to jak się jest... A, pojedźmy sobie do tego. Jednostki zwykle są spoko, na przykład, nie wiem, tak jak się mówi o Polakach, że naród piękny, tylko ludzie chuje.
No to ogół, czekajcie, ogół się hejtuje, ale pojedyncze jednostki są spoko, to u was jest odwrotnie. U was jak się zbierzecie w kupę, to jesteście fajni, ale jak jesteście osobno, to was nienawidzę. Dobra, nie będę się za bardzo zagłębiał teraz w to, jak bardzo was nienawidzę, to może doprowadzić do różnych rzeczy. Ja zauważyłem, że mam straszny niedobór skór drapieżników, nie podoba mi się to. Dlatego tak sobie tutaj jeżdżę. Uuu, ptaszunio! Tutaj jest właśnie dużo takich kolorowych kwiatków, do czego mnie to doprowadzi? O, mamy jakieś dzikie zwierzę, w końcu! Chodź tu, dziku. A, cię rozjebie. Dobra, jeden. Taki lekki auto-aim tam wjechał, widziałem. No i nie trafiłem, gnoja. Po co ja z łuku strzelam? Chodź tu! Jebać, świnie! O kurwa, naprawdę? Dobra, łuk. Cyk! A, się wyjebał. Dobra. Tego nie ma, tam jeszcze jeden świniak był. Ja cię dojebię, świniaku. Uuu, tam ludzie jacyś są. Dobra, zbierzmy te skóry, bo one są dla mnie kluczowe. Wydaje mi się, że mój talizman też pomoże mi więcej tego zbierać, co będzie bardzo przydatne. Nie wiem, tam jacyś ludzie ze sobą walczą. Kim wy kurwa jesteście w ogóle? Mongoły? Mongoły, nie Mongoły? Nie jestem pewien. Cyk! Nie wiem kim jesteś, ale chyba przeciwnikiem. No i co, rozjebani, dziękuję bardzo. Szkoda, że tego tylko świniaczka nie dogoniłem ostatniego. Zabicie go było dla mnie ważniejszą rzeczą, szczerze mówiąc, niż mordowanie tutaj losowych ludzi. Skróć męki, zapasy. To też zdecydowanie nie wygląda jak honorowe zachowanie samuraja, dobijanie typa leżącego na ziemi. Chociaż może jest w sumie. Ukrócenie jego męk brzmi, szczerze mówiąc, tak całkiem dość honorowo. Tutaj mam tego questa, do którego chciałem jechać, tylko muszę właśnie przez tą rzeczkę przejść. No, mamy jakiś Mongołów, których spokojnie mogę rozpocząć walkę z nimi, myślę, prowokacją, tylko muszę podejść na spokojnie. Żeby gra mi pozwoliła to zrobić. No chodźcie, chodźcie. Pokrzyczymy na siebie. Ty, a może. Dam radę się tutaj podkraść do nich. Dużo was tutaj jest? Nie jestem pewien. Dobra, muszę trenować prowokacje. Plus zdecydowanie będzie to szybsze i skuteczniejsze. Dobra, lecimy. Wow, dobra, ledwo zdążyłem, bo tak w ostatniej chwili przełożyłem fokus moich oczu na jego stopy i prawie się nie wyrobiłem. Taka walka pod kątem troszeczkę niezbyt działa dla was, panowie, ponieważ miałem high ground. Taktycznie najoptymalniejszą pozycję, jaką można sobie wymyślić. O, a ty kim kurwa jesteś? O Jezus Maria. Mam tego, co bombami rzuca. O, ty, ciebie nie widziałem? Dobra, nieważne. Strasznie dużo tej trawy pampasowej tutaj jest. Nie podoba mi się to. Ty umierasz, moment. Ktoś jeszcze? Nie. Dostałem punkty umiejętności, co oznacza, że przeciwników więcej nie ma. Schowajmy mieczor. W ogóle o jednej ciekawej interakcji się dowiedziałem. Temu chcę skrócić męki, ale podobno, jeżeli się pomodlimy przy ciele martwego jakiegoś Mongoła, to coś się stanie. Nie, gówno się stało, okej. Okay. Ale podobno są różne kwestie dialogowe, które... utknął w konarze. Które się odpalają w takiej właśnie sytuacji, kiedy się pochylimy nad ciałem zabitego przeciwnika. Dobra, ptaszek mnie gdzieś tutaj prowadzi. Gdzie odleciałeś, ptaszku? Czy może do tego questa po prostu? Do tego domku chyba, tak. Dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Nie jestem pewien, co to za zadanie w ogóle, ale... może będzie interesujące. Ja widzę kolejnych Mongołów. Porozmawiaj z kobietą w gospodzie? Ja mogę was rozjebać znowu? Stojak bambusowy! O, jak zajebiście, dobra. Niewiele mi brakuje, chociaż... albo dużo mi brakuje. Nieważne, ile brakuje, robię wszystkie. To będzie proste. Początek prosty. Zobaczymy, co będzie później. O, czyżby to był stojak na super szybkie klikanie X? Dobra, 4 razy X, L1 kwadrat. Za mało X-a. Muszę tak na wyczucie, nie liczę tego. Okej, i się udało. Proszę bardzo, za tam drugim, trzecim razem? Tak to ja się mogę bawić. Jeszcze zostało trochę stojaków, ale myślę, każdy warto wykorzystywać. Ten to mi na Mongoła normalnie wyglądał, ale nie jest Mongołem. Mój panie, lidze? Ty piaro, nie interesuje się piłką nożną, o chuj ci chodzi. Nie wiem, czy ja chcę jakieś lidze pomagać. Na razie to ci wejdę na piętro i zobaczę, czy nie mogę czegoś podjebać. Bo w sumie to przyda mi się wszystko. Zaraz ci pomogę, jakby to jest opłata wstępna, zaliczka. Za chwileczkę możemy gadać o biznesach, jak tylko wezmę zaliczkę. Tam jakieś zapasy były, ale już pieprzyć to, nie będę tam właził. No dobra, to jedźmy w takim razie. Za Tsushima. Bardzo kreatywna nazwa questa, biorąc pod uwagę, że dosłownie 100% tej gry to można było pisać za Tsushima. No ale okej.
Jedźmy, koniaro! Podążaj za kobietą na farmę. Jak widzicie, mówiłem. Kolejna okazja do zwiedzania okolicy, tak po prostu. No cholera. Jak tam? Pięknie biało. Oh shit, jeszcze Lisia Nora. Coś tam się... Nie różni się za bardzo od samuraja, coś tam się pali. Dobra, Mongoły pieprzone, chodźcie na prowokację. Otwarta walka, kurwa, i tyle. Nie będę się z wami patyczkował. Zabijmy ich. Mogę tą prowokację zrobić? Sama się zrobi? Nie jestem pewien. Ty, no nie pozwolił mi prowokację zrobić. Nieważne. Zaraz was wszystkich, kurwa, pokroję. O, to już zablokował. Ale to mam mocniejsze. O, łuk strzela? Nieważne. Łuś! I niebieskie cięcie. Proszę bardzo, jak pięknie. Widzicie, staram się wykorzystywać te mechaniki, które tutaj mam. Mam też super podwójne pchnięcie. Cun, cun, o nie! On już był na skraju śmierci. Nie popchałem go sobie tyle, ile chciałem. Dobra, z nią mogę pogadać, ale tutaj jakieś pojebane rzeczy się dzieją. Ludzie, z którymi miałaś się spotkać. No dobra, ale co z tymi ostatecznie, których mamy uratować? Ci farmerzy i tak dalej. Aha, czyli oddział poboczny. No dobra. No to zapierdalamy na konie i do przodu. Go, 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 gdzie mój koń? Ty, chodź koniu, szybko. Kage, jedziemy. Wow, wow, co za triki. Nie ogarniam, co to zwierzę robi. Stwierdziłem w ogóle też, że trochę za dużo szybko podróżuję w tej grze. Przez to nie mam kompletnie okazji ani pooglądać sobie tego świata, ani co najważniejsze pozbierać zasobów, które są po drodze. Bo tylko jeżdżąc tak naprawdę przez te lasy napotkam drapieżniki, te dziki i tak dalej. A to z nich w końcu mam tylko i wyłącznie okazję zdobyć te skóry, które są mi potrzebne. I to tak mocno potrzebne. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś ciche podejście, głośne podejście? Cholera, tutaj też spolili. Typie, ty sam się oddalasz od zasad samuraja, a będziesz pouczał jakąś kobietę, która samurajem nawet nie jest, no. No ale dobra, ja bym chętnie zobaczył, czy ja dam radę tutaj jakąś prowokację zrobić. Wydaje mi się, że ona tutaj po prostu wlatuje na głośno i do widzenia. Dobra, mamy jakieś drewno cisowe, ale ty, mnie jeszcze chyba nie wyłapali. O, ja pierdolę. Bum, kurwa. Jeszcze raz. I rozjebani. Ty, skrytobójstwo, a jednak mnie nie wyczaili przed chwilą. Dobra. Osio! Dobra, chciałem sobie łuk na szybko wybrać, żeby tutaj może w kogoś strzelić, jak będę miał okazję. To się za wolno zmienia, za wolno na moją... na mój niesamowity refleks. Jeden nie żyje, drugi też nie żyje. Tam jeszcze jeden łucznik. Ty gnoju pieprzony. Bum! W głowę! Idealnie wykierowane. No i te dwie bomby naprawdę zrobiły robotę. Nie zamordowały wszystkich, ale tak z trzech od tego padło. Dobra, zasoby, zapasy, zasoby, zapasy. Coś jeszcze tutaj leży gdzieś dookoła? Tylko martwi ludzie! Tego niestety nie zaniosę do żadnego merchanta, żeby mu to wymienić na jakieś upgrade'y do miecza. Nie wykuje mi nowej stali z ludzkiego ciała. I to by było bardzo pojebane, gdyby mógł. ただ、腹が立たないのですか。武士の刀は己を打つ鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御仕方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず、抗い続けろ。そういたします。 Dobra, czyli ostatecznie ta cała jej liga, o której mówiła, cała nie żyje. Więc niestety trochę się to nie skończyło za dobrze dla niej. No ale może przynajmniej ma jakąś satysfakcję z zemsty. Ale dostała od razu lekcję życia i samurajstwa od naszego pana Gina, więc... Może coś z tego wyciągnie jeszcze więcej. Parę punkt technik tutaj jeszcze widzę dostanę, ale niewątpliwie to musi później lecieć dalej, ponieważ jakże inaczej potem bym wpakował punkty w te wszystkie drzewka, które tam mam. Nie jest tutaj tego na tyle dużo, żeby mi starczyło jeszcze tylko z jednego poziomu legendy. Chociaż potem może będzie rósł jeszcze wyżej. Nie jestem pewien, jak to się dokładnie rozkłada. Ale tutaj mamy jakieś jeszcze miejsce. Mamy około jeszcze 5,5 minut odcinka, powiedzmy. Podejdźmy sobie tam. Postępy podstawy dam radę tam zrobić. Ja bym chętnie to obczaił. Zwiedzę trochę tych terenów, które się tutaj znajdują. Może natknę się na jakichś przeciwników.
Może jakieś kolejne zasoby? Nigdy nie można przestać się ulepszać. Pamiętajcie, to jest dobra zasada na życie tak w sumie. Kurwa, no i nie pojadę tędy. Chyba, że jakieś kamienie tutaj są do zejścia. W sumie jest taka opcja, to wygląda jak takie miejsce. O właśnie, które mi pozwoli zejść. Koń się tam potem teleportuje na dół. A może... O nie! O Jezus, no dobra, tutaj wydaje mi się, że mogę sobie... O właśnie, przewrót, przewrót i gotowe. Tutaj ktoś się znajduje, jakieś kraby też łażą sobie po plaży, ale... Kim jesteś ty? Ty masz dla mnie, widzę, pogłoskę. Tam jakieś drewno do zebrania, tutaj zapasy. Czekaj, czekaj. Najpierw ci powyrywam chwasty z dookoła domu. Mam nadzieję, że docenisz. Nie będzie się bambus roznosił. Co tam dla mnie masz? Kolejny pytajniczek na mapie, czyli haiku. Co dają haiku? Chyba medaliony? Tak mi się wydaje, talizmany znaczy? Nie, elementy ozdobne? Nie pamiętam. Tak, też lubię sobie czasem powierszować, zanim pójdę kroić ludzi na kawałki. Zawsze przed odcinkiem sobie jakąś fraszkę przeczytam i napiszę jednocześnie, tak, bo jestem poetą. Posiadłeś słonych wichrów, to jest mój cel w tej chwili. Odsłoni mi się trochę terenu, pokaże mi się trochę rzeczy dookoła. Kage, chodź ze mną. Nie będę tam z buta zasuwał, no bo szanujmy się, po to mam ciebie. Mam nadzieję tylko, że tędy moją taką YOLO trasą gdzieś przy brzegu tam dojadę. Mam też spory deszcz. Ale dobra, krzyczeliście, że non-stop zmieniam pogodę, więc się uspokoi. Nie będę aż tak bardzo tej pogody zmieniał teraz. Niech będzie deszcz. Będzie trochę stylowo i klimatycznie. Może jakieś dziki się jeszcze po drodze znajdą i tym razem będę potrafił je ustrzelić. Prowokacja. Jesteś tutaj sam, czy jest was więcej? Wygląda na samotnego wojownika. Nie ma, ma chyba kolegów. Oj, zjebałem. Oczywiście. No myślałem, że się rzuca. Jezus Maria, dobra. Jacyś tacy bardziej, kurwa, zaawansowani się zrobili ci przeciwnicy. Tamten rzuca bombami, widzę. No to nie, jego trzeba zdjąć w pierwszej kolejności, zdecydowanie. Siema! Tutaj postawa ostatecznie trochę... Jezus Maria, dużo ich jest. Mogłem, kurwa, nie zjebać tej prowokacji. Byłoby zdecydowanie lepiej. Okej, okay, ten już atakuje. Postawa do tarczowników. Ten zaraz umrze, ale ten już mnie dziabie. Ała, 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 dużo was jest, kurwa mać. Jeden. Unik. Dobra, nie jest tak źle. Super kopniak, suko. Umieraj. Dobra, ten nie żyje. Postawa na szablarza niech będzie. I super szybkie pchnięcia. To się udało nawet. Kunaje. A na sam koniec, jeszcze ktoś żyje. Niebiańskie cięcie. Prawie zginął. Ty, czerwona kropka oznaczająca jego atak uciekła na bok. Dobra, okej, nie zacząłem najlepiej. Znowu mi ta prowokacja nie wyszła. Za dużo tutaj czasami jest rzeczy, które mnie rozpraszają. A ja jestem bardzo podatny na rozproszenia. Deszcz, te trawy dookoła, wiatr, który wieje. To niestety wszystko sprawia, że ja się zacznę gubić i podejmuję zbyt rychłe decyzje. Dlatego wolę odpalać ładną pogodę. Cieszę się, co tam dla mnie masz? Drewno cisowe, wyjął z kieszeni i mi da. Dobra, dobra, Mongoły mnie tutaj rozproszyły, ale spróbujmy kontynuować do naszego celu. Kage, chodźże tu. Koniu, nie opierdalaj się. Chociaż on jest na tyle inteligentny, że zawsze gdzieś ucieka w sytuacji, kiedy się przeciwnicy znajdą w okolicy. No dobra, tutaj widzę, mamy miejscówkę z Mongołami. Tutaj nawet widzę tego całego pana kolegę, który sobie trenuje, więc wystarczy, że podejdę jakoś sprytnie. Posiadłeś słonych wichrów. Tak, ja wiem, że terytorium Mongołów, ale wydaje mi się, że dam radę gdzieś tutaj się skradać, żeby go sobie poobserwować. A może będzie to wymagało ode mnie przejścia całej, kurwa, lokacji wzdłuż i wszerz. Nie wiem. Prowokacji robić nie chcę, bo tak jak mówiłem... Ale... Przedmioty miotane... Czy to przyciągnie... Cyk, o to mi chodzi. Tego tam chcę przyciągnąć. O. Jeżeli on tam przylezie, to myślę, że dam radę go załatwić moim skrytobójstwem, jak tylko za nim tutaj polezę. Nie wiem, czy ktoś mnie tutaj widział. Chyba nie. Znaczy, ktoś może zaczął, ale nie dokończył tego procesu zauważania. Trawa pampasowa jest z tamtej strony. Stamtąd dałbym radę go poobserwować, więc muszę się troszeczkę chyba przemieścić, tak mi się wydaje. Tutaj jest jeden ziomeczek, który niestety będzie problemem na bramie stał, widziałem. Dlatego ja bym się
Tak. Ja właśnie chcę się odstosunkować z tego miejsca. Niech on mnie tutaj nie zauważy najlepiej. I niech nie zauważy ciała swojego martwego kolegi niedaleko. Teraz jestem w ogóle na tyle daleko, że... On mnie w ogóle nie widzi. Biega sobie jakiś kurwa typ, samuraj ninja dookoła. Dobra, zabij wrogów przez prowokację. Myślę, że to nie będzie taki zły pomysł, tylko właśnie najpierw chcę zaobserwować kolegę przywódcę. Tędy jakoś chyba dam radę sobie przeskoczyć. Jest ich tutaj trochę. Pokonaj Mongołów, znajdź i zaobserwuj. Dobra, myślę, że damy radę. O kurwa, kto mnie zauważa? Ten typek. O Jezus Maria, tego najlepiej by było tutaj przyciągnąć. Tylko, że... Tego jednego przyciągnie... Ty, aż tak daleko? Ty, no prawie, dobra. Dam radę zrobić skrytobójstwo teraz na nim. Chyba tylko on to usłyszał. Wydaje mi się, że nikt inny tutaj nie idzie. Jak on tutaj przylezie, to ja dam radę go skrytobójczo załatwić. No chodź. Cyk. O nie. Dobra. Ten mnie prawie zauważył w całym tym procesie, ale ostatecznie jednak nie. Tam ich paru mamy, ale tutaj widziałem trawę pampasową, więc ja sobie zrobię... Hop! Nie ma mnie. I chcę tego przyobserwować. Dam radę stąd? Ty no, chyba muszę dać radę. Halo! Może na dach muszę wleźć? O Jezus Maria. Ty, no czemu nie mogę typa obserwować? Powinienem być chyba w stanie. Jestem w takim miejscu, że nie powinno być to raczej problemem. A może jednak gra chce, żebym na dach wlazł? No dobra, trudno, to wlezę na dach. Zależy mi, szczerze mówiąc, na tej obserwacji, bo to zawsze jest jeden bardziej do przodu punkt postępu podstawy, a na tych to mi akurat zależy. A może po prostu tutaj dam? Ty, mamy to! Okej, okay, obserwuj przywódcę. No i gitara. Potem pójdę, zrobię prowokację i powinno być git. Przywódca zaobserwowany, zajebiście. W ogóle mechanika, której nie odkryłbym, gdyby nie jakiś totalny przypadek wcześniej. No dobra, zacznijmy w takim razie. Czy ja dam radę przywódcę sprowokować? Kto mnie w ogóle widzi? Łucznik jakiś jest u góry? Nie wiem. Dobra, prowokację mi pozwól zrobić, gro. O, dobra, zacznijmy. Proszę, żeby się udało. Czy to go zabije, czy będzie krytycznie tylko? Lecimy. Wow, okej, udało się. Przywódca zabity chyba, nie? Tak mi się wydaje, że to był przywódca. No nikt inny tutaj nie jest dojebany, w takim dojebanym stroju nigdy ustawiony. No i gitarka. To mi się podoba. Mam też kolejnych chyba przeciwników, nie wątpię, że oni zaraz tutaj przylecą i będą chcieli mnie rozjebać. Cholera jasna, przegiąłem. Dobra, panie tarczowniku. Joj! Joinks! Cholera jasna, za długo to trzymałem. Rozbijasz tarcz! Super szybkie cięcia i umierasz. Dobra, bailando. Bum! 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 Jest! Dobrze, okej. Okay. Trzech zabitych przez prowokację. Gdzie my was jeszcze mamy? Gdzie my was jeszcze mamy? Czekajcie, bo ja mam jeszcze te klejące bomby. To bym sprawdził, bo nie wiem jak to działa. A to jeszcze chyba nie wszyscy przeciwnicy, którzy się tutaj znajdowali. Tutaj jest jeden, siema. Klejąca bomba, suko, umierasz? Nie zabiło go. Bong. Dobra, dobity. Ciebie też mogę klejącą bombą. I... Ała! Ty kurwa snajper, naprawdę. To jest chyba ten łucznik, który mnie przedtem wypatrzył. Tego nie zabiję, bo ma niestety hełm, ale mogę wziąć długi łuk i go już chyba wykończę. Jeżeli pokażę ryj. Chyba nie ma zamiaru. Bum, kurwa, do widzenia. Nie będziesz mnie tutaj snajpił, typie. Szybka zmiana łuku na krótki. Optymalniejsza opcja. Czekajcie, tu i cyk, mogę kunajem rzucić. A mogę też wejść tutaj na górę. Jednego załatwić skrytobójstwem, a drugiego wykończyć standardowo. Okej, okay, rozbijacz tarcz. Cholera jasna. Bum, raz, dwa, trzy. Koniec? Nie, jeszcze ktoś jest. Oj, tam nie będzie chyba większym wyzwaniem. Taką mam nadzieję. Kamero, nie szalej, naprawdę. Jeżeli na jedną rzecz mam w tej grze narzekać, to jest to czasami praca kamery. Cyk. To był twój największy błąd w życiu, nie trafienie tą strzałą. Dziękuję bardzo. Podniesiono poziom legendy, wykonaj cel dodatkowy, no i co? No i zajebiście! To teraz mi pozostaje tylko tutaj zobaczyć, co dam radę znaleźć w waszym obozie, opierdolić was ze wszelkich zapasów. Spójrzmy prawdzie w oczy, wam się już raczej nie przydadzą. No i mamy lokację zrobioną. Fajnie, fajnie. Postępy, postawy, drzwi do rozjebania. Co macie w środku? Co tutaj kryjecie? Żelazo, stal, len? Muszę tylko umieć to podnieść, a nie na przykład przypadkiem otwierać drzwi.
Pewnie dałoby się to w ogóle wszystko rozkraść bez nawet bycia zauważonym, jak znam życie. Ale cholera jasna, czymże by była ta gra o walce mieczem, gdybyśmy tutaj nie walczyli mieczem, no? Musicie się chyba ze mną zgodzić. Mamy tego trochę. Jeszcze udało się zaobserwować przywódcę. Zamiast go od razu zabijać, załatwić go prowokacją, to w ogóle bailando. Zdecydowanie najlepszy sposób na tę lokację. Znaleźć przywódcę, zaobserwować go i będąc zaraz obok niego, odpalić tą prowokację. Żeby on na pewno znalazł się w tej puli przeciwników, którzy są sprowokowani. Bo tak to chyba działa, że bierze tych najbliższych i kurde, i wtedy można się bawić. Cholera jasna, za wcześnie nacisnąłem taką... Dzwonki się teraz tutaj przydały. No nie, nie możecie mi powiedzieć, że to była źle wykonana lokacja. To poszło mi całkiem nieźle. Dobra, nic już tutaj chyba nie znajdę. Tutaj jakaś widzę kapliczka, mogę się... chyba, że to jest jakaś mongolska. To nie, to zgrzeszyłem właśnie. Będę musiał odpokutować. No dobra, zobaczmy. Mapka się mi tutaj powinna odsłonić. Chdung. Tutaj jakiś pytajniczek. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Muszę zasuwać do fryzjera, mam go za 15 minut. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.